Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w przepięknym zespole parkowo-pałacowym. Mam Mini 3 Pro ze mną i jest tutaj szereg, rośnie tutaj szereg przepięknych drzew. Nawet są pomniki przyrody, które mają po 600 lat. A że czas jest też specyficzny, bo w Złotym Potoku właśnie nazwa się wzięła od kolorów tych drzew. Dzisiaj spróbuję pokazać Wam parę technik, czy podzielić się nimi, które wykorzystuję do tego, żeby sfilmować te drzewa. Myślę, że to będzie fajna audycja i że dla Was też to będzie pomocne. Niektóre z tych technik są proste, ale niektóre mogą być całkiem dla Was nowe czy ciekawe. I myślę, że jeżeli chociaż wyciągniesz dla siebie jedną technikę, to już będzie dużo z tego jednego filmu. Te techniki, które stosowałem, były dość proste, ale nie wszyscy są świadomi, jak ich używać, więc pierwsza technika, która była banalna, to wznoszenie wzdłuż drzewa albo opadanie. Druga technika to był lot bokiem. Trzeba uważać przy locie bokiem i albo mieć spotera, albo rozpoznać wcześniej to miejsce, miejscówkę, dlatego że nie mamy czujników bocznych i nas nic nie uchroni. Następnie to, co robiliśmy, to była taka forma helixa, spirali, czyli jeden drążek szedł na przykład na zewnątrz tylko, a drugi szedł do góry po przekątnej, do góry i w bok. I wtedy mieliśmy wznoszenie z obrotem, z orbitowaniem, taka spirala. Bardzo fajnie to wychodzi przy pojedynczych drzewach, to jest super technika. No i tutaj mieliśmy też lot tyłem, przodem, można to oczywiście, jeżeli nie mamy obiektów tutaj w kadrze typu ludzie, żeby nie chodzili tyłem, więc można to sobie też w postprodukcji zamienić, przód z tyłem. Tylko wtedy, jeżeli mamy obiekty, no i też jak nam lecą liście, prawda, bez sensu byłoby, gdyby nam liście uciekały, a lecimy do przodu, więc są pewne ograniczenia, ale nie za wiele, na szczęście. To, co Mini tutaj ma, też ma tendencję do prześwietlania, bo jest kontrastowo, jest dużo obszarów jasnych, są też ciemniejsze i trzeba na to zwracać uwagę, żeby nie poprzepalać tego tła, bo ekspozycja jest ustawiana na średnią, a czasami się zdarza, że faktycznie mamy takie obszary całkiem spore, typu 30% kadru, który może być przepalony. To jest to, co mamy w tej pierwszej części. Teraz zachodzi słońce już, więc kończymy powoli tą sesję, ale powiem Wam, jakie jeszcze techniki. Leciałem przede wszystkim nad drzewami i przodem i tyłem. Trzeba mieć mniej więcej taki bezpieczny dystans, żeby też nie zahaczyć o koronę, bo tam jest wysoko i później trzeba by alpinistów wołać. Ale to, co jeszcze było ciekawe, to wysunięcie czy wyłonienie się zza drzewa, ze spiralą też. Ten ruch trzeba przećwiczyć, bo mniej więcej za trzecim, czwartym razem wychodzi. Nie wszyscy oczywiście. Część osób ma tak, że od razu im pójdzie, a część musi sobie parę razy przećwiczyć. I to żaden wstyd, bo po prostu to jest trudny ruch. A też to, co robiłem, to było droni, czyli oddalenie się od drzewa i wznios. Bardzo fajny i taki ruch, który jest bardzo wdzięczny też, prosty. Trzeba tylko uważać, żeby nie było z tyłu żadnych drzew ani linii, bo ja tutaj miałem i drzewa, i linie, więc mnie to trochę ograniczało. Ale to były te dwa ruchy, które tutaj zastosowałem, te techniki. No i czy, oczywiście latanie przodem, tyłem, ze wznoszeniem, lekko po spirali,
a czasami takie dodatkowe gimbala możemy dorzucić. To są bardzo proste techniki, które potrafią ubarwić te nasze montaże i filmy, czy z wypadów weekendowych, czy z wakacji. Warto sobie takie rzeczy przećwiczyć. Mam nadzieję, że ta inspiracja była cenna dla Was. Tak jak powiedziałem, już powoli słońce zachodzi, więc jest już czas na to, żeby zakończyć. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do darmowego warsztatu, który znajdziecie pod każdym moim filmem. Filmowanie dronem albo jak rozpocząć przygodę. To zależy na jakim jesteś etapie, czy rozpoczynasz, czy chcesz już filmować. Oczywiście mam też bardzo mocny warsztat, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro. Pracowałem nad nim od maja do września i tam znajdziesz studium przypadku od zera do bohatera, czyli od pudełka aż po prace kreatywne i pokazuję też całą sesję, jak robię. Od kuchni jest jeden dział, gdzie nagrałem całość, gdzie pokazałem od A do Z, jak planuję, co chcę osiągnąć i skończy się to na efekcie końcowym. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!